Chyba niedźwiedzie. A dzisiaj na tapecie dwa kolejne modele, które zawitają na nadchodzącym garażu. Jest to Enigma M5, czyli mazowiecka piątka, i Enigma numer 1. Ja się dzisiaj postaram streszczać, nie przedłużać tego wideo, bo jeszcze przede mną masa roboty. Także może zaczniemy od jedynki. Jest to wobbler, od którego zaczęła się cała seria moich przynęt pod nazwą Enigma, który tak naprawdę powstał z czystego lenistwa, z tego względu, że ja strasznie nie lubiłem robić wobblerów ze sterem, nie lubiłem całej tej dłubaniny, klejenia tego, wstawiania, wycinania tych sterów, i postanowiłem w pewnym momencie, że zrobię taki wobbler, którego korpus będzie przeszlifowany w kształcie steru, i to zastąpi mi z jednej strony całą tą zabawę z wklejaniem tych sterów, ze szlifowaniem, wycinaniem tego, a z drugiej strony zapewni też powtarzalność pracy, bo to, jak wiadomo, no, przy robocie ręcznej różnie bywa z tymi sterami. I tak powstała sama koncepcja, tyle że od pomysłu do czasu, kiedy ta jedynka jakoś tam finalną formę, finalny kształt uzyskała, minęło pół roku, bo sam pomysł powstał no lata temu już w zimie, i pamiętam, że pierwsze takie modele, które już były gotowe, zaczęły wychodzić w czerwcu tego samego roku. Pierwsze, co mnie zdziwiło już na tych finalnych testach, to lotność tej przynęty, bo ona ma 5,5 cm, waży 4,5 g, natomiast przy swojej masie jest to przynęta bardzo lotna, stabilna w locie, i no jest to na pewno dla osób, które używają tej przynęty po raz pierwszy, zaskakujące, jak fajnie się po prostu na nim rzuca, jak fajnie się na niego łowi. No wobbler, jeszcze może wracając do samego powstawania tego projektu, wobbler był zrobiony nad wodą, ponieważ no jest to taka przynęta, której nie da się opracować w domowym, pracownianym zaciszu, więc pierwsze takie formy robocze jeszcze powstały z takich modeli na czuja, natomiast później od marca do tego czerwca siedziałem nad wodą i przycinałem dosłownie ten korpus po milimetrze, żeby uzyskać pracę, o jaką mi chodziło, czyli to drobne lusterkowanie. Będziecie to mogli zobaczyć na wideo, które zamieszczę pod tym w wątku. I tak naprawdę każda, nie wiem, milimetrowa czy półtora milimetrowa zmiana na tym korpusie, przycinanie nożykiem tego na pomoście w półtusku, sprawiały, że ta praca naprawdę wyglądała inaczej. Ja w pewnym momencie już miałem z tego zrezygnować, ale któreś tam z kolei wyjście nad wodę, któreś tam z kolei testy no dały mi pożądany efekt, i następnie okazało się, że ten wobbler zaczął przynosić ryby, bo jeżeli chodzi o to, jak on łowi, no to większość z Was też znających to przynętę doskonale wie, że to jest bardzo łowna przynęta. Kuba kiedyś w takim trochę szerszym opisie jedynki stwierdził, i myślę, że miał rację, że to jest wobbler szczególnie na takim nieznanym nam łowisku, który jako pierwszy powinien trafić do wody, ponieważ no on wabi duże spektrum ryb. Ja łowiłem na niego okonie, później kiedy Kuba go gdzieś tam zauważył na tym filmiku, zaczął go stosować z powodzeniem na bolenie,
Koledzy z południa Polski na Enigmę łowili pstrągi. Tutaj kolega z ujścia Narwi łowił na niego sumy w czasie tarła u klei, także no on bardzo dużo tych ryb nałowił. Oczywiście siadają na niego też bardzo chętnie szczupaki, tu trzeba uważać, żeby po prostu nam z nim nie odpłynęły, ale też jest tak, że te szczupaki na niego biorą, na niego reagują. I co tu więcej dodawać? No, od tego się zaczęła cała ta przygoda z enigmami. Już no, te pół roku bardzo dużo dało mi wiedzy czy wiadomości odnośnie tego, jak te przynęty powinno się robić, jaki powinien być ich kształt, jakie rozmieszczenie oczka, rozmieszczenie obciążenia, które też jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sam garaż i to, co będzie, no, będą oczywiście ukleje, bo taki ten klasyczny uklejowy wzór, no, zawsze jest go za mało. Tak? Czy go wystawiam na necie, czy gdzieś przywożę na jakieś targi, jakieś spotkania, to zawsze to srebro z czarnym grzbietem znika i wiecznie go brakuje, także myślę, że tych srebrnych będzie najwięcej. Jak widzicie, też są zrobione z powłokami pozłotniczymi i takie też będą na garażu. Będzie najwięcej będzie srebrnych, będzie trochę złotych. I tutaj gdzieś jeszcze miałem, jest tak, może żeby było trochę bardziej kolorowo na stoisku. Jak widzicie, tutaj jest taka holograficzna ukleja, też gdzieś tam się przewinie na tym moim straganie. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o jedynkę. Jeszcze tam myślałem nad paroma wersjami, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. No i kolejny wobler to jest Enigma M5, czyli mazowiecka piątka. Wobler, który powstał na miarę naszych czasów i możliwości, czyli obostrzeń, które wprowadziło mazowieckie PZW co do wielkości przynęty. Jak część z Was wie, ja stosuję tylko swoje woblery. I kiedy Mazowsze zrobiło ten psikus 5-centymetrowy, doliczając kotwiczki, stery i wszystko, co się da doliczyć do długości tej przynęty, dzięki chłopaki, no zostałem do maja bez przynęt. Także któregoś dnia przysiadłem i zrobiłem tą M5, zacząłem testować. Głównie łowiłem na nią bolenie i jazie. W zeszłym roku trafiłem na Wiśle sporo jazi na tą przynętę i szczerze mówiąc, ona ma taką dosyć dynamiczną, wyczuwalną akcję, ale tych boleni złowiłem około 30, myślę, jak gdzieś tam sobie na nią rzucałem. Jest to jedyny pływający wobler w mojej ofercie. Ja go zbroję zawsze w jedną kotwicę, tak żeby zachować te 5 cm przy możliwie dużym kształcie korpusu. No i teraz na koniec ciekawostka. Jak wiecie, zrobiłem ostatnio pomniejszoną wersję Enigmy Cattoy. Z kolei M5 to jest chemicznie powiększona Enigma numer 1, tak naprawdę, bo to jest ten sam ster i forma została chemicznie powiększona. Oczywiście tutaj doszło już ręczne przygotowanie, ręczne szlifowanie, kształtowanie tego korpusu. Natomiast został on stworzony na bazie jedynki przez chemiczne powiększenie formy. No i widzicie, jakie ciekawe efekty można uzyskać, jak się do wody atomik doda, że tak powiem. Także no, będą to kolejne dwa modele, które zawitają na garażu, a tymczasem
O co, no. Siadam do roboty. Tymczasem, cześć.